Co roku są to podobne sytuacje tak naprawdę. Przede wszystkim mamy małe foki jeszcze w lanugo, w tym takim szczenięcym futrze, wychudzone, odwodnione, które gdzieś tam sobie nie do końca poradziły na wolności, samodzielnie. Ale są też takie foki, które mają rany mniej lub bardziej poważne. Są też rany, które mogą wskazywać na pogryzienia, czyli takie właśnie rany kute, często zainfekowane. Są czasami też poważniejsze różne takie sytuacje, jak jakaś połamana żuchwa, czy bardzo duża rana w okolicy na przykład głowy. Natomiast większość tych fok dochodzi do siebie tutaj przy odpowiednim leczeniu, przy odpowiedniej opiece. Samiczek jest zdecydowanie mniej, no i większość tych samców ma właśnie takie rany kute, wyglądające na pogryzienia. Bardzo możliwe, że nawet między sobą gdzieś tam się gryzą. Nie mam ulubionych pacjentów chyba, natomiast trochę tak bliżej mojego serduszka jest piach, znaleziony w piaskach. Trafił z taką bardzo dużą raną na tylnej części ciała. Cały mięsień był zainfekowany, było bardzo dużo martwej tkanki, odpadło mu to, aktualnie mu się to wszystko ładnie goi. Druga taka foka, myślę, że to może być może Goja, trafiła do nas z Władysławowa. Na początku bardzo gorączkowała, była cała w lanugo, bardzo też miała takie obrzęknięte stawy i no, nie wyglądało to za dobrze, natomiast też po kilku dniach leczenia udało się tutaj doprowadzić jej stan do tutaj takiego, udało się ustabilizować jej stan. Jeżeli chodzi o później okres wakacyjny, okres letni, kiedy mogą się pojawić szczenięta fok pospolitych, jest duża szansa, że pojawi się u nas jakiś maluch na rehabilitacji. Rok temu była jedna foczka i była to bardzo mała i taka nieporadna troszeczkę jeszcze foka pospolita, no ale zobaczymy jak w tym roku. Bardzo dziękujemy wszystkim wspierających nas i wspierających Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Fok. Każda złotówka się liczy i dzięki Waszej pomocy jesteśmy coraz bliżej uzbierania kwoty niezbędnej nam do postawienia kolejnej izolatki dla fok. Są to bardzo potrzebne takie miejsca dla tych właśnie szczeniąt, które do siebie dochodzą w trakcie rehabilitacji. Dzięki takiej izolatce my możemy zminimalizować kontakt ze zwierzęciem. Foka ma dostęp do części, w której może pływać, pobierać pokarm. Jest mniej zestresowana, mniej nas widzi i dzięki temu też szybciej może do siebie dojść i wrócić na wolność.